Cześć! Witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony rasie przypominającą piłkę golfową, czyli perłouską. Na początek kilka szybkich faktów. Przeciętna długość życia perłouski to około 5 do 10 lat, czyli o wiele krócej niż innych wcześniej przedstawianych ras welonów. O możliwych przyczynach opowiem później. Perłouski osiągają około 10 cm długości, ale oczywiście zdarzają się większe osobniki. Mówi się, że taka standardowa, naprawdę dorosła i dorodna perłouska może osiągać nawet rozmiar pomarańczy. O historii welonów dowiecie się z mojego filmu powyżej, ale jeśli chodzi o perłouski, jest to rasa dość młoda, stworzona na początku XX wieku. Mówi się, że dotarły do Japonii około roku 1950 pod nazwą Hinshurin. Jest też ciekawa legenda, która głosi, że świta z Indii przywiozła perłouskę z powrotem do Chin cesarzowej, wdowie właściwie cesarzowej, której nazwy nie będę próbowała nawet wymawiać. W każdym razie była ona z dynastii Qing. No i właśnie przywieźli perłouskę w hołdzie. Ta legenda też dowodzi, czy spekuluje nad faktem, jako perłouska była produktem mutacji genetycznej Wen Yu, czyli to jest indyjski fantail, a tak naprawdę perłouski dotarły do Indii z Chin przed wieloma wiekami. Dziesięciolecia selektywnego rozmnażania perłusek zaowocowały naprawdę kilkoma, jeśli nie kilkunastoma pododmianami czy podrasami perłusek, ale najstarszą odmianą oczywiście jest linia perłusek z Chin. Oczywiście najbardziej charakterystycznymi cechami perłouski jest bardzo zaokrąglony kształt ciała i łuski, które do złudzenia przypominają perły. Perłouski zostały wyhodowane tak, że każda pojedyncza łuska ma pogrubiony czy taki wystający środek, który właśnie przypomina perłę. U ryb wysokiej jakości wszystkie łuski są ułożone równo w rzędzie i mają jednakową wielkość. Ciekawostką jest to, że jak uszkodzi się łuskę perłusce, ona oczywiście odrośnie, ale już będzie płaska. Łuski perłusek zawierają węglan wapnia i też niektórzy hodowcy polecają dodawanie wapnia do wody, żeby zachować ich piękny kształt łusek. Szerokość ciała powinna być proporcjonalna do długości i powinna mieścić się w stosunku 2/3 do właśnie długości. Płetwa grzbietowa jako jedyna jest płetwą pojedynczą, oczywiście wszystkie inne płetwy są sparowane, łącznie oczywiście z ogonem. Warto też dodać, że według wzorca płetwy powinny być dosyć miękko i okrągło zakończone. Perłouski także charakteryzuje dosyć mała i szpiczasta głowa, tak dosyć ostro zakończona w porównaniu do reszty ciała. Rasa ta występuje w dwóch głównych odmianach, pierwsza to jest standardowa, a druga to jest odmiana z koroną, nazywa się Hamanishiki. Korona może przybierać różny kształt, zazwyczaj jest to coś w stylu kaptura orandy, takiego bardziej postawionego do góry. Czasem jest on przedzielony na pół linią, czasem wygląda tak, jakby zawierał bardzo dużo płynu pod spodem. Perłouski występują w całej gamie kolorystycznej, może to być oczywiście biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny, mieszanki tych kolorów, kaliko, a także ostatnio bardzo modne zrobiły się perłouski brązowe. Niestety perłouski należą do tych ras, które zostały bardzo przetworzone czy zmodyfikowane przez człowieka. Przez ich skompresowaną budowę bardzo często cierpią na problemy z pęcherzem pławnym. Może nawet nie z samym pęcherzem pławnym, tylko po prostu wszystkie organy są tak stłoczone, że oddziaływają na pęcherz pławny i na to, jak ryba się porusza. W związku z tym bardzo ważne jest to, żeby ryby nie przekarmiać, a to, czym karmimy perłouski, jest niezwykle ważne. Musimy mieć na uwadze to, że powinny mieć dietę bogatą w błonnik. Białko nie powinno przekraczać 30% ich diety i najlepiej, żeby to były pokarmy tonące. Nawet jeśli zdecydujemy się na granulat, który jest już od razu tonący, najlepiej namoczyć go na 15-20 minut przed podaniem, żeby nie pęczniał jej w brzuchu i nie powodował zaparć. Tak, perłouski są znane z problemów z zaparciami i w ogóle z wielu innych problemów zdrowotnych.
Jak wiadomo, problemy z zaparciami, wszystkie problemy ze strony układu trawiennego będą wywierały presję na pęcherz pławny i stąd rybka może pływać bardzo nieciekawie albo do góry brzuchem, albo właśnie dryfować gdzieś na powierzchni wody, albo może całkiem siedzieć na dnie. Pomimo swoich małych rozmiarów, perłowózki mają takie same wymagania litrażowe jak wszystkie inne welony, czyli 80 litrów na pierwszą rybę i 40 na pozostałą. To są już nasze oficjalne polskie liczby, bo niedawno na Facebooku ustaliliśmy polskie normy dla welonów i właśnie tak się kształtują. Perłowózki to chyba najbardziej delikatna rasa welonów, jaką znam. Są niezwykle wrażliwe na wszelkie wahania temperatury. Ich temperatura optymalna powinna mieć między 18 a 22 stopnie. Nie radzą sobie zupełnie w zimnych temperaturach, zwłaszcza takich poniżej 13 stopni. Są też bardzo wrażliwe na zmiany pH. Tutaj może mają większą tolerancję między 6 do 8, ale też nie lubią wahań. W związku ze swoją bardzo skompresowaną budową, perłowózki niestety nie są najlepszymi pływakami i też mają bardzo wiele ograniczeń i rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, więc moim zdaniem nie nadają się dla początkujących akwarystów. Przy urządzeniu akwarium dla perłowózki również musimy zwrócić uwagę na to, że ich łuski są bardzo delikatne. Bardzo łatwo je uszkodzić i tak jak mówiłam, nie odrastają już takie piękne i perłowe. Nie możemy mieć żadnych ostrych ozdób w akwarium. Na jednym z azjatyckich forów przeczytałam, że hodowcy perłusek podmieniają wodę im 20-30% codziennie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest to optymalne, czy nie. Natomiast absolutne minimum według mnie to przynajmniej raz w tygodniu podmiana wody. Pomimo tego, że są to małe rybki w większości, jednak są również takimi samymi brudasami jak reszta welonów. Perłusek nie powinno się łączyć z innymi szybko pływającymi rasami. Na przykład mówię tutaj już o szubunkinach czy kometach, a także mogą być łatwym celem ryb bardziej agresywnych czy terytorialnych. Na przykład czasem zdarza się, że ryukiny takie są, więc to też nie jest na pewno najbezpieczniejsze połączenie. Dlaczego perłuski żyją tak krótko? Perłuski, tak jak mówiłam wam, są bardzo wrażliwe. Na wszystko właściwie. I tutaj trzeba po prostu chodzić na palcach koło nich, żeby były odpowiednie parametry wody, odpowiednia temperatura. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Mimo to są bardzo podatne na choroby. Oczywiście najczęstszymi zaburzeniami czy problemami perłusek są problemy z pęcherzem pławnym ze strony układu trawiennego, ale także bardzo łatwo łapią wszelkie inne infekcje, głównie pasożytnicze czy bakteryjne. Dodatkowo niewłaściwe rozmnażanie, czy też rozmnażanie nastawione na zysk i to, w jakich warunkach są transportowane do Europy, nie poprawia ich kondycji i też sprawia, że niestety skraca to ich długość życia. Jest to rasa bardzo zmodyfikowana genetycznie przez człowieka i już sama w sobie jest dosyć kontrowersyjna etycznie, a co dopiero nowe rasy, które na jej podstawie powstają. Mówię tutaj o perłuskach teleskopowych, o perłuskach plus ranchu i wszelkich innych wymysłach. Serię tą tych filmików przedstawiających rasy zazwyczaj kończę swoimi prywatnymi przemyśleniami na temat właśnie danej rasy. Natomiast ja sama miałam szczęście, czy nieszczęście, mieć perłuskę niecałe 48 godzin. Przyszła do mnie, macie ją we vlogu numer 2, przyszła do mnie z widocznym na płetwie grzbietowej robakiem kotwicznym. Najpierw sobie pomyślałam, a co tam taki robak, damy sobie radę. Ale nie minęło kilka godzin, a rozwinęła straszną infekcję pasożytniczą, tak zwaną ospę. A potem z godziny na godzinę robiło się coraz gorzej i niestety tak wyszło. Po fakcie dowiedziałam się o wielu innych rzeczach, że dopiero ta ryba przyleciała w czwartek rano do Irlandii, a tego samego dnia mi ją wysłano. Nie wiedziałam, że tak będzie, więc ryba była bardzo zestresowana po bardzo, bardzo długiej podróży. Przyszła ze straszną infekcją pasożytniczą. Niestety nie dało się jej uratować, także ja osobiście nie jestem wielką fanką perłusek już po tych wydarzeniach i po tym,
ile już teraz, jakie mam doświadczenie z nimi i jaką mam wiedzę na ich temat. Niestety odchodzę od pomysłu tego, że są to piękne i słodkie rybki. Na pewno są z wyglądu, ale też widzę, jak się poruszają i jakie są bardzo wrażliwe. I na pewno nie jest to ryba, która by cieszyła moje oko, tylko bardziej nastręczała zmartwień. Jeśli jednak macie jakąś perłuskę, która jest z Wami dłużej niż rok, to podzielcie się w komentarzu. Bardzo jestem ciekawa, ilu osobom udało się utrzymać perłuski dłużej niż załóżmy pół roku czy rok. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie i jak zwykle zapraszam na kolejny odcinek.